Do przygotowania zapiekanki ziemniaczanej z grzybami potrzebujemy ugotowane ziemniaki, grzyby leśne. Ja użyłem mrożonych cebulę, wędlinę cienką, jajka, czosnek, pieprz czarny, rozmaryn, tymianek oraz śmietanę 18%. Cebulę i wędlinę dusimy pod przykryciem na wolnym ogniu. Następnie dodajemy drobno pokrojone grzyby leśne i dusimy do momentu, aż grzyby będą miękkie. Dno i boki naczynia żaroodpornego, w którym będziemy robić zapiekankę, smarujemy olejem roślinnym. Ziemniaki kroimy w plastry o grubości około 5 mm i układamy z nich pierwszą warstwę w naczyniu żaroodpornym. Ziemniaki posypujemy rozmarynem. Na kolejną warstwę dajemy cebulę duszoną z grzybami. Później przekładamy na zmianę ziemniaki i farsz, aż do wyczerpania wszystkich składników. Ja dodatkowo na ostatnią warstwę układam kilka plastrów żółtego sera. Teraz do miseczki dodaję dwa jajka i rozbijam je. Następnie dodaję odrobinę pieprzu oraz soli. Dokładnie mieszam. Teraz już tylko pozostało dodać śmietanę i dokładnie wymieszać ją z jajkami. Na ostatnią warstwę wylewamy przygotowaną zalewę i dokładnie wyrównujemy. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 170 stopni Celsjusza na około 40 minut. Teraz zapiekanka już jest gotowa, można ją podawać. Życzę smacznego!